Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest Sławek Łozowski, zespół Kombi. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam też wszystkich. Opole pozdrawia Gdańsk. Jaka pogoda w Gdańsku? Dzisiaj jest piękna pogoda, słońce. No to widać w tle, poza Twoim całym sprzętem, to widać, że słońce gdzieś przebija. I w słonecznym nastroju chciałabym, żebyś nam opowiedział o swojej, jak dla mnie, bardzo słonecznie zapowiadającej się nowej muzyce, bo Kombi obchodzi 45-lecie. No i powstał Minerał Życia. Pierwszy singiel już można przesłuchać. Jaka to jest płyta? Jaka jest muzyka od Kombi dla nas na ten rok? Jest bardzo szczera, prawdziwa i od serca, ponieważ poza nami, czyli zespołem, nie macza w niej palców żaden też zewnętrzny producent czy ktoś taki. Zresztą to jest tradycją, że muzyka Kombi zawsze była prawdziwa i szczera i tak jest do dzisiaj. Czyli za wszystkim kryję się głównie ja jako człowiek, który produkuje tą muzykę, czyli aranżuje i ostatecznie nadaje kształt, ale oczywiście w tym wszystkim biorą udział moi koledzy, muzycy. Tylko że ta płyta powstała w ubiegłym roku generalnie i jest korespondencyjnie stworzona trochę. Czyli, no bo trudny czas. Mhm. Tak, nagrania każdy indywidualnie swoje musiał tam nagrać i przesłać w formie wave'a, a ja to składam wszystko w tym miejscu dokładnie, gdzie jesteśmy, a potem to oddaję do miksowania do profesjonalistów. Także pierwszym singlem z płyty jest Minerał Życia. Do którego tekst napisałeś sam. Tak, to jest jedyny tekst mój na płycie, bo większość tekstów na płycie napisała wspaniała artystka Patrycja Kosiarkiewicz. Piękne teksty, idealnie się wpisała właśnie w moje kompozycje i w ten, jak zwykle, mój elektroniczny ubiór. Bo dla niej to jest bułka z masłem, sama też w tej muzyce siedzi dość mocno. Także jeden tekst napisał Jacek Bończyk, aktor i reżyser. I no, też jest trochę muzyki instrumentalnej, także w sumie ta płyta będzie oczywiście puentą, bo my chcemy wcześniej pokazywać jeszcze co najmniej z dwie piosenki singlowe i w formie jakichś właśnie wideoklipów, żeby przygotować naszych fanów na płytę, na całą płytę. Na płycie znajdzie się też na pewno z jeden, dwa remiksy tradycyjnie, bo to już od ostatniej płyty naszej, tej jubileuszowej, związanej z moim jubileuszem 50-lecia, tam było kilka remiksów w wykonaniu Spoxa i nadal współpracuję ze Spoxem i Spox zremiksuje, a właściwie już zremiksował jeden utwór, a zremiksuje jeszcze z pewnością z jeden, tak żeby była taka elektroniczna szata tej płyty muzyczna, że ja odpowiadam na życzenia. No muzyka elektroniczna, no trudno, żeby jej nie było w zespole Kombi, także to jest chyba podstawa. Dlatego spełniam się tylko do końca, spełniam takie życzenia wielu fanów, którzy pisali do mnie w ostatnich latach po tej koncertowej płycie, gdzie dużo jest też brzmień akustycznych, a także są goście muzyczni, bo na tej płycie jubileuszowej poprzedniej sprzed 2 lat zagrał i Leszek Morżer i inni wykonawcy, bo tam większość nagrań to była live'owa. A tu prosili mnie, żeby wydać płytę taką bardziej elektroniczną, taką wejść w klimat oczywiście nowego rozdziału z lat 80., ale nie chodzi o tego typu muzykę, tylko bo ja się rozwijam, tylko chodziło o to, żeby dać tej elektroniki trochę więcej. Muzyka bardzo nas wspiera w różnych momentach życia, czy przy pandemii, towarzyszy nam przy smutnych wydarzeniach, wspiera nas właśnie, czy przy, jak jesteśmy zakochani, czy szczęśliwi. Do kogo jest kierowana, do jakich emocji kierowana jest ta płyta właśnie, bo tam jest dużo takich przemyśleń, dużo takiego też zagubienia i nadziei. Miałam okazję przesłuchać tylko twój osobisty tekst na singlu, ale do kogo ona jest jakby celowana? Czy ona jest taka ogólnie podbudowująca, trafiająca do każdego, czy ona jest jednak w jakimś konkretnym nastroju? Ja mam nadzieję, że, bo nasze przesłanie jest optymistyczne, pozytywne. My chcemy, no, my pokazujemy jakby nasze własne przeżycia i emocje, a w tym przypadku, jeżeli mówimy o moich, to ja jestem jak najbardziej, chciałbym dać słuchaczom radość i
po prostu takie jakieś troszeczkę odejście od realiów, które czasami są trudne dla ludzi, bo przecież każdy z nas przeżywa różne trudności, czy zawodowe, czy ze zdrowiem, czy takie, czy inne, ale one są wpisane w ludzkie życie. Nie uciekniemy od tego, ale przecież trzeba ciągle myśleć o tym, że najważniejsze są te rzeczy dobre i pozytywne, a szczególnie to, co się dobrego udaje nam zrobić w życiu, prawda? I tu jest akurat w przypadku tekstów, to przesłanie będą niosły teksty. Muzyka jest czasem nastrojowa, owszem, bo taki ja jestem, mam taką naturę, że taki trochę romantyczny i moje korzenie pochodzą z Wilna, Nowogródka, także tam im dalej na wschód, to bardziej ta muzyka jest taka, powiedziałbym, nastrojowa, żeby nie powiedzieć, że to wchodzi w jakieś tak zwane dumki czy tego typu klimaty, ale są też takie utwory dość dynamiczne na płycie. Ja to nazywam potupaje, takie taneczne i będzie bardzo takim szerokie, będzie szerokie spektrum, bo poza utworami właśnie w rodzaju minerału takiego balladowego, ale z tekstami bardzo dobrymi, także takimi bardzo pozytywnymi, dużo miłości też jest właśnie. Także... No ale tego nam trzeba w tych trudnych czasach. Natomiast na pewno wiadomo, że my się nie starzejemy, Sławku. Kombi się nie starzeje, my tylko dojrzewamy emocjonalnie bardziej, co na pewno gdzieś tam ma uzewnętrznienie, na przykład w twoim przypadku w artyzmie. Czy są jakieś nowości, jakieś twoje inne spojrzenie na sam instrumental, czy właśnie na ten wokal, jako że dojrzeliśmy o kolejny rok, no i to jest 45 lat, to już nie jest mało. Ja staram się wykorzystywać w tej naszej muzyce trochę takich współczesnych narzędzi i ta muzyka, ja ją roboczo nazywam, że to jest electrofusion, czyli to jest muzyka, która w różnych piosenkach, w różnych momentach piosenek sięga po różnego rodzaju takie delikatnie sformułowane elementy różnych gatunków. Albo hip-hopu, albo muzyki techno, albo muzyki house, albo muzyki synth-popu, różnych elementów. Ale to są tylko elementy, które pasują do mojej jakiejś koncepcji, do całości, bo całość jest jakby wyłącznie stworzona według tego, jak ja to czuję i słyszę, czyli przekazuję to jakby ze swojego serca. Sięgam też po moje brzmienia, które wszyscy znacie, brzmienia od lat 80. tych moich instrumentów, które tu obok stoją i one, jeżeli nawet są gdzieś, wykorzystuję je w innych, kręcę tymi gałeczkami inne dźwięki, ale czasem właśnie tak dla żartu, czy też dla przypomnienia pojawia się jakiś taki krótki, ośmiotaktowy element w utworze, gdzie ewidentnie gram jakieś elementy, czy na tym profecie, czy na tym korgu tu obok mnie, które od razu się skojarzą każdemu z brzmieniami, które stosowałem na płycie Nowy Rozdział, czy Kombi 4 i tak dalej. Więc nigdy nie porzucam tych brzmień, a nawet w Minerale Życia to jest wiele takich brzmień właśnie dokładnie na tych instrumentach stworzonych. Na przykład w refrenie brzmienie werbla, to jest brzmienie wykorzystane z tego korga, które werbel się stroi w zależności od zmienia się harmonia, to się przestraja ten werbel w refrenie. To oczywiście zauważają przede wszystkim muzycy, ale dla zwykłego słuchacza jest to takie trochę inne niż przyzwyczajony do tego, co słyszy na co dzień w wielu, wielu, wielu produkcjach, które często właśnie są tylko produkcjami, a nie zawierają takiego osobistego elementu twórczego, który zawsze był w kombi. Były to brzmienia stworzone przeze mnie czasami przez moimi ustami, które nagrywałem przez mikrofon do samplera i robiłem z tego jakiś dźwięk, który pojawiał się w utworze typu Nietykalni czy w jakimś innym i nawet sobie słuchacz nie zdaje sprawy, że to jest mój głos przetworzony. Minerał życia, no to jest taki tytuł, który skąd się wziął i co jest dla kombi tym minerałem życia? Znaczy to ja się zainspirowałem starym filmem Gwiezdne Wrota, którym był ten zły, korzystał z jakiegoś minerału,
który był wydobywany na jakiejś odległej planecie przez tam ludzi, których wyekspediował z Ziemi kiedyś, żeby oni pracowali dla niego. I ten minerał życia pozwalał mu na tą jego długowieczność, czy nawet na takie ozdrawianie się w takiej specjalnej kapsule, przywracanie życia i tak dalej. Ale oczywiście to jest metafora, dlatego że ta kosmiczna jakby otoczka mówi o takiej naszej normalnej codzienności w sumie, o naszym zagubieniu, które często szukamy tego szczęścia, czy też takiego klucza do życia naszego gdzieś bardzo daleko od siebie. A mamy je blisko. A mamy je blisko, trzeba je czasem zauważać i cieszyć się, że ono jest. Dlatego ja mówię, że cała płyta i całe przesłanie jest bardzo pozytywne po to, żebyśmy wszyscy po prostu żyli bardziej w sposób taki doceniający przede wszystkim dobro, żebyśmy się nie skupiali na złych rzeczach, które były, są i będą na świecie zawsze towarzyszyć naszej egzystencji. Kiedy w związku z tym możemy liczyć na to, że płyta się ukaże, tak żebyśmy ją mogli kupić? Jaki jest plan? Znaczy, plan jest taki trochę pisany na razie wstępnie, dlatego że za chwilę można powiedzieć, że za 2 miesiące będzie kolejna piosenka, kolejny singiel i robi się wideoklip do niej. Tym razem będzie to piosenka taka właśnie, jak ja to nazywam, potupaja, radosna, trochę może pastiszowa, taka zabawna. Nie będzie tam jakichś takich mocnych tematów poruszonych, ale ta zabawa też jest nam potrzebna i radość z niej. Także ja myślę, że połowa roku to jest taki moment, nie wiem, czy przed wakacjami, czy zaraz po, na to, żeby płyta w sensie fizycznym też, bo to fani nasi kombiowi, oni zawsze, ci najwięksi fani preferują ten konkretny fizyczny dotyk płyty, no ale będzie też, wiadomo, dostępna we wszystkich portalach internetowych, gdzie można muzykę kupować, albumy i pojedyncze piosenki. Ale Minerał Życia, twoją piosenkę, która jako pierwsza właśnie singlowo się pojawiła, już można słuchać? Gdzie można słuchać? Tak, można. Ona jest na wszystkich profilach dostępnych dla internautów, gdzie muzyka funkcjonuje i na kanale, gdzie jest wideoklip, na kanale YouTube'owym podajemy nawet adresy. Także nie ma problemu, można korzystać. No ja zakładam, że ten rok będzie rokiem kombi i że festiwal w Opolu dojdzie do skutku, że się zobaczymy na dużej scenie, że może wreszcie koncerty odpalą w całym kraju, no i że może będziemy wreszcie celebrować zasłużoną jak najbardziej gwiazdę kombi Sławomira Łosowskiego u nas w Opolu. Dziękujemy bardzo za optymizm, który się szykuje razem z waszą muzyką, ale ja dziękuję również, bo drodzy Państwo, Sławek Łosowski przekazał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jedną ze swoich pięknych grafik, która przedstawia scenę w Opolu. Powstała w 2018 roku podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 55, kiedy zespół Kombi wygrał konkurs Przebój na Mundial piosenką Polska Drużyna. Można go już licytować, już został przekazany na licytację, wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także dziękujemy Sławku za twoje dobre serce. No i czekamy na ten optymizm, który dajesz nam w muzyce. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim wszystkiego dobrego i do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim.